Cześć, Plemoki Królestwo z tej strony. A to, co teraz widzicie, to jest kotnik, którym pływają. Napływa na rybek. Oczywiście ja nie wiem, jakiego to jest gatunku na rybek, ponieważ wygląda mi to na barwniaka, że on jest taki agresywny. I co więcej, wtedy, kiedy ja zauważyłem ten na rybek, było tarło tego barwniaka. Także możliwe, że to jest barwniak, ale możliwe też, że to jest gupik, ponieważ jedna gupikowa albo dwie, nie za bardzo już wiem, z tamtego największego akwarium były i są kotne. A jedna nawet ma bardzo gruby brzuch. Także może coś z tego wyjdzie. Ale ja po prostu wierzę, że to są barwniaki. Po prostu ja wierzę. I ten. Co ciekawe, chciałem wam też powiedzieć. No już wam chyba powiedziałem w poprzednim filmie, że w tym akwarium pływa na rybek. No i się dowiedziałem, że to jest na rybek gupika. Także. No, spoko po prostu. Że to jest na rybek gupika. Patrzcie, teraz wy tam widzicie czarną taką rybkę prawie. Bardzo, bardzo mi się podobają gupiki. Jeszcze ja wam nie pokazuję tego najmniejszego akwarium, ponieważ zostawię to na koniec. No i propos tych ryb. No i staram wam się pokazać gupikową, która jest najgrubsza. O, tutaj barwniakowa siedzi i coś tam, na coś tam szczeka. Także tak. Tych gupików mi się rodzą, one się mi po prostu regularnie. Ale zobaczcie po prostu, jakie barwy z tego wychodzą. Widzicie? Jakie barwy ładne. Jeszcze patrzcie na tego z żółtym ogonem. Bardzo ładne gupiki. Co mi się podobają? A propos tych barwniaków, to jest ich już drugie tarło w życiu. Ich w życiu. Tarło to było dwa razy w jednym miejscu, czyli właśnie w kokosie, którego teraz widzicie i do którego wpłynęła barwniakowa. Obecnie planuję tym barwniakom poświęcić osobny film. No i albo nie. Film się znajduje na moim drugim kanale Jurek Boch plus akwarystyka, gdzie opisuję barwniaka Kribera, który wygląda tak. Zwany był też, jest barwniakiem czerwonobrzuchym, ale lepiej się go nazywa barwniakiem Kribera. No i miał być pod koniec tego filmu najmniejsze akwarium. No i... No cóż ja mam tutaj powiedzieć? Są kiryski. Oczywiście ja mówiłem o kiryskach Sterbai, ale niestety te mi się bardziej spodobały. Akurat to są dwa gatunki. Tego, co wy tutaj widzicie, to jest kirysek spiżowy odmiany czarnej oraz kirysek Black Venezuela. O. Taki. I te kiryski są, widzowie, bardzo rzadkie. Nie wiem. Pierwszy raz w życiu widziałem odmianę czarną kiryska, wam powiem. Mimo, że zajmuję się akwarystyką od ponad 5 lat. Także pierwszy raz widziałem taką odmianę. Ona jest taka czerwono... z czerwonymi płetwami. Czarna, ale co ciekawe, brzuszek jej jest prawie biały.
No i propos tych gupoli, co tutaj pływają i głodują. No i one sobie tak po prostu żyją. W tym akwarium się akurat nie dochowałem na rybku, no, no ale cóż, tak to bywa. Jeśli ten zauważyliście tutaj w tych kiryskach samca albo samicę, ponieważ są tutaj cztery kiryski, Black Venezuela oraz spiżowy odmiany czarnej, to dajcie znać, ponieważ mi zależy na tarle takich kirysków, bo to są kiryski bardzo rzadkie, no i mi się one podobają. Te kiryski, no, są dość ruchliwe i ciekawe świata, ale są też dość płochliwe. Bo jak ja przychodzę, to one po prostu chowają się po kątach. I tak nie mówię, że jest tylko z tymi dwoma gatunkami kirysków, ponieważ jest to praktycznie z każdymi kiryskami, które są z nie tego akwarium. Czyli w innym akwarium się rozmnożyły i się wykluły. No ale mi się te kieryski podobają. No i niech one takie zostaną. Wszystko z tej strony. Tlamookie Królestwo. Napiszcie w komentarzach też, jakie mieliście udane rozmnażania ryb. Tak około 3-4 tygodnie temu, albo nawet teraz, jeśli macie tarło, albo na przykład molki wam się urodziły. No to dajcie znać w komentarzu, jestem tego bardzo ciekawy. Jak wam się urodziło coś, albo wykluło. Ale propos tego, kiryski do tarła potrzebują temperatury dość niskie, a woda to jest deszczówka. Pozdrawiam tutaj szczególnie w tym filmie Happy Fisha. Także wszystko z tej strony. Cześć!